Witam serdecznie w przeglądzie tygodnia na dzień 7 marca 2023 roku. Dziś porozmawiamy sobie o nowych itemach z Gemshopa, jak i o live'ach, ponieważ kilka osób o nie pytało. Jednak prócz tych informacji pojawią się także inne, także warto poczekać do końca materiału. Serdecznie zapraszam. Jeżeli jesteśmy w temacie nowych przedmiotów, do Gemshopa trafiły 3 zestawy paczek zawierających skiny do klatki piersiowej oraz spodni. Co ciekawe, owe skiny są stworzone na wzór różnych tatuaży. Dlatego mamy takie zestawy jak Fire Bloom, Serpentine oraz Bestial Tides. Jest to chyba pierwszy tak śmiały projekt nowego zestawu skinów. Mieliśmy oczywiście wcześniej skiny, które zawierały w sobie tatuaże, ale nigdy owy skin nie był głównie opierany na tatuażach. Bardzo fajnie, że są to armory, a nie outfity. Da to spore pole do popisu osobom uwielbiającym ubierać postacie. Cena za każdy zestaw to 800 gemów. Jednak nie jest to jedyny nowy przedmiot dodany do gry, bowiem do sprzedaży doszło także nowe krzesło Street Noodle. I ktoś powie, okej, kolejne krzesło, co mnie to obchodzi? Jeżeli ktoś nie ma hopla na punkcie krzeseł w tej grze, to po części ma rację, jednak warto przekazać dla niewiedzących osób pewną ciekawostkę o krzesłach. Prócz tego, że można na nich siedzieć, to gdy są one kilkuosobowe, właściciel owego krzesła może teleportować się na obszarze mapy pomiędzy waypointami, razem z towarzyszem na owym krześle. To znaczy, że jeżeli da się usiąść na tym krześle konkretnym w 3 osoby, możliwość teleportowania wzrasta porównując do krzesła z herbatą czy żółwia, gdzie do tej pory mogły siedzieć tylko 2 osoby. Jednak nie traktujcie tego jako argument, by kupić to krzesło. Jest to bardziej ciekawostka, gdyby komuś z was owe krzesło trafiło w ręce, byście mogli w 100% je wykorzystać. Cena za krzesło to 600 gemów. Prócz oczywiście nowych przedmiotów w Gemshopie jest masa wielu innych ciekawych przedmiotów. Od przecen na skiny broni, przez skiny na mounty czy łodzie, aż po na przykład szaret inwentory sloty. A ten item może być dosyć ciekawy. Jeżeli jesteście zaintrygowani, co warto kupić z Gemshopa, zapraszam serdecznie na materiał, gdzie trochę o tym opowiadam. Link w opisie materiału. Warto także wspomnieć, że z racji na nowy tydzień jest powód na odwiedzenie naszego starego przyjaciela Black Lion Requisition Officera, tak jak to na live'ach opowiadałem czy na filmie. Dzięki niemu co tydzień możemy zdobyć ciekawe nagrody, wystarczy zakupić 250 sztuk kredytów, które sprzedaje. A co możemy dzięki temu zyskać? Statuetki, darmowy slot na buildy oraz wiele, wiele więcej. Zapraszam zajrzeć do zakładki Achievement i tam do bonus eventu. Tam wszystkiego możecie się lepiej dowiedzieć. Owego NPC spotkacie w każdym głównym mieście. A teraz informacja z początku filmu. Z tego co pisaliście oraz piszecie mi dalej, często na Discordzie, jesteście ciekawi, czy live'y dalej będą organizowane. Wielu osobom o dziwo się podobały i mimo, że można było wtedy zdobyć dropy, powiedziały, że naprawdę dobrze się bawiły, mnie słuchając, co jest dla mnie trochę creepy, ale okej, nie oceniam, bardzo mi z tego powodu miło. Niestety nie dotrwaliśmy do końca dropów, live'y skończyły się kilka dni przed końcem tych nagród, za co oczywiście przepraszam. Osoby będące wtedy na transmisji wiedzą, że było to spowodowane moim gorszym samopoczuciem, które trzymało się dosyć długo, a potem wyszły tematy rodzinne. Dlatego z tego powodu chciałbym po prostu uspokoić, że live'y będą dalej na moim kanale na Twitch, Sizu Podłoga Live, i to może nawet w tym tygodniu. Muszę po prostu uporządkować parę spraw. Informacji o live możecie spodziewać się na Discordzie, jeżeli na nim jesteście, jak i na tym kanale YouTube, gdzie zawsze przed transmisjami wstawiam krótki film z godziną, kiedy zaczną się live'y. Cóż, dziękuję, że obejrzeliście ten film i że jest was tak wiele. Ktoś powie, że to tylko ponad 1000 ludzi, dla mnie aż ponad 1000 ludzi. Szczerze nie sądziłem, gdy zaczynałem nagrywać, że tak to się rozwinie i dalej będzie się rozwijać. A w planach mam kilka ciekawych pomysłów, więc z biegiem czasu kanał lekko będzie się poszerzać w różnych kierunkach. Jednak Guild Wars 2 był, jest i będzie jego sercem, więc o to nie trzeba się martwić. Cóż, dziękuję za oglądanie, dziękuję za łapki i suby oraz komentarze. Bez was nie byłoby tego miejsca. Także dziękuję raz jeszcze. Mówi do was Sizu, hej.